10 kwietnia, poniedziałek, Bogdan Mazurkiewicz. Zapraszam Państwa na wydarzenia. Obchody jubileuszu dziesięciolecia Borysowskiego Uniwersytetu III wieku. Wystawa rzeźb borysowskich plenerów ceramicznych w Wałbrzychu. Najważniejsze jest to, żeby ten plener pokazywać na zewnątrz, wyjeżdżać do innych miast, do innych miejsc i chwalić się tymi dziełami sztuki. Obchody dziesięciolecia Borysowskiego Uniwersytetu III wieku zgromadziły w kinie Forum rzesze jego słuchaczy, kadrę naukową patronującego mu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz samorządowców. Okolicznościowy wykład wygłosił zaś profesor Jan Miodek. 10 lat minęło od pojawienia się w Bolesławcu Uniwersytetu III wieku. Jubileusz ten uświetniła uroczysta gala, która w kinie Forum zgromadziła osoby związane w różny sposób z tą instytucją, która jest wypadkową aktywności Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i samorządu bolesławieckiego. Historyczne fakty, które legły u zarania UTW, przypomniano w prezentacji. W kinie Forum obecni byli słuchacze Uniwersytetu III wieku, kadra naukowa Uniwersytetu Ekonomicznego oraz samorządowcy. Współpraca rozpoczęta między nimi przed 10 laty przyniosła już efekty, które doceniają wszyscy. Podejmowane przez Uniwersytet III wieku w Bolesławcu przedsięwzięcia wspierające społeczną i kulturalną aktywność, dające możliwość rozwoju, pasji i zainteresowań są wspaniałą ideą. Wszystkim słuchaczom życzę wielu sukcesów, wytrwałości w dalszej pracy, zdrowia, realizacji wyznaczonych celów oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy. Borysowieckie początki Uniwersytetu śledził też obecny na gali marszałek dolnośląski, który pracował wówczas w samorządzie powiatowym. Często jest tak, że te swoje pasje odkładamy na później ze względu na czas, a Uniwersytet III wieku jest właśnie takim miejscem, gdzie po pierwsze możemy te swoje talenty rozwinąć, a po drugie niejednokrotnie jest tak, że dopiero je wtedy odkrywamy. To jest olbrzymia wartość. Ale sukces Uniwersytetu to w dużej mierze efekt zaangażowania bolesławieckiego samorządu lokalnego. W Bolesławcu mocno akcentuje się bowiem to wszystko, co służy aktywności seniorów. Stworzyliśmy z udziałem właśnie Państwa wspaniałą instytucję, która wpisuje się znakomicie w politykę senioralną, takie mądre określenie, realizowaną konsekwentnie wspólnie od wielu lat, zresztą czego przejawem była Nagroda Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że znowu gdzieś tam nas docenili, bo rzeczywiście Uniwersytet III wieku wpisuje się w te inne elementy, tą całą układankę, tą mozaikę, która w Bolesławcu stanowi o tym, że stwarzamy możliwości dla osób w trzecim wieku. Od początku istnienia w mieście Uniwersytetu jego koordynatorką jest Wiesława Olczyk. Wszystkiego dobrego. Żeby było słychać kwiaty nadziei połączone z wieńcem laurowym. Podziękowania złożono też na ręce doktora habilitowanego Ryszarda Brola, który organizował tę instytucję ze strony Uniwersytetu Ekonomicznego. Okolicznościowy wykład na temat nazw dolnośląskich miejscowości wygłosił profesor Jan Miodek, który związany jest i z Uniwersytetem, i z samym Bolesławcem. Większość Państwa dobrze wie, że Bolesławiec jest trzecim miastem w moim życiu, po rodzinnych Tarnowskich Górach, po Wrocławiu, w którym już mieszkam 54 lata, włączając 100 lata studiów, a w Państwa mieście już prawie pół wieku temu wziąłem ślub i w ratuszu, i w kościele u proboszcza Rączka.
I tu właściwie jestem co roku na wakacjach i kąpię się w parku wodnym, czy w akwaparku. I mam tu bardzo wielu znajomych, kolegów, przyjaciół z państwem Sobolskimi na czele. Galę ubarwiły też występy uniwersyteckiego chóru, który prowadzi Dorota Straburzyńska. Chór wykonuje i tradycyjne pieśni uniwersyteckie składające się na program uroczystości, ale także repertuar rozrywkowy. Na obszerne fragmenty wykładu profesora Jana Miotka zapraszam po wydarzeniach. Wyemitujemy je w ramach naszej rozmowy tygodnia. Przekrój przez międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski w Bolesławcu. To tytuł wystawy rzeźb w Wałbrzyskim Centrum Ceramiki Unikatowej, które powstały w trakcie tych plenerów. Wystawa o tytule Przekrój przez międzynarodowy plener ceramiczno-rzeźbiarski w Bolesławcu. To jak dotychczas największa przekrojowa wystawa rzeźb powstałych na bolesławieckich międzynarodowych plenerach ceramiczno-rzeźbiarskich. Ponad 160 prac prezentowanych jest w kulturalnym sercu Wałbrzycha. To otwarte 2 lata temu Centrum Ceramiki Unikatowej, mieszczące się w jednym z odrestaurowanych budynków dawnej kopalni węgla kamiennego Julia. Ceramika bolesławiecka to nam się raczej kojarzy z jakimiś formami użytkowymi. Wazonami, jakimiś przedmiotami służącymi filiżankami. Natomiast to są wszystko unikalne, unikatowe dzieła, wyjątkowe pod każdym względem. I jestem w ogóle pod szalonym wrażeniem, że one są takie piękne, takie wspaniałe, że są z jednej strony atrakcyjne wizualnie, a z drugiej strony no niezwykle, powiedziałbym, indywidualnie jakoś tam przetworzone, wyjątkowe. No i świetna wystawa. Serdecznie zachęcam wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, żeby zechcieli tu przyjść i obejrzeć się. Wystawa jest efektem współpracy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury z Wałbrzyską Starą Kopalnią. Przedstawiciele tego nietypowego Centrum Nauki i Sztuki gościli w Bolesławcu w ubiegłym roku. To właśnie wówczas nawiązano współpracę. Nasi przedstawiciele kopalni pojechali na ubiegłoroczny bolesławiecki plener. I tam podpatrywaliśmy po prostu, jak organizuje się takie plenery i też no, chcieliśmy nawiązać współpracę. I od tego wszystko się zaczęło. Nowoczesne Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, z którym rozpoczął współpracę Bolesławiec, powstało z poszanowaniem górniczej tradycji, niepowtarzalnej scenerii i lokalnego pejzażu przemysłowego. Wkrótce po otwarciu stało się turystycznym przebojem, przyciągając tysiące turystów, miłośników popkultury i sztuki najwyższej próby. Szybko stało się kulturalnym sercem Wałbrzycha. Teraz Wałbrzyszanie i turyści mają okazję popatrzeć na bolesławiecką kolekcję rzeźb poplenerowych. Jestem przeszczęśliwa i bardzo dumna, że mogliśmy ten cały nasz dorobek poplenerowy z 52 lat mogliśmy pokazać w jednym miejscu i to właśnie tym bardziej cieszę się z tego, że nie w Bolesławcu, tylko poza Bolesławcem. Bolesławiec naprawdę tonie w ceramice i plener jest znany, i święto ceramiki, i ceramika użytkowa jest znana, ale najważniejsze jest to, żeby ten plener pokazywać na zewnątrz, wyjeżdżać do innych miast, do innych miejsc i chwalić się tymi dziełami sztuki. Na otwarciu wystawy w Wałbrzychu Bolesławiec reprezentował wiceprezydent Kornel Filipowicz. Jestem tutaj w gronie naszych znamienitych bolesławieckich twórców. Jest pani Krystyna Gajkuchenreiter, jest pani Janina Bany-Kozłowska, jest pan Władysław Garnik, jest pani Orlińska Aneta, jest wiele innych, którzy tutaj przyjechali i których wytwory możemy oglądać w tej jednej przestrzeni. Dobrze się składa, że te dwa ośrodki kultury, Wałbrzyski i nasz Bolesławiecki, współpracują ze sobą. Myślę, że ta współpraca, która w ten sposób została nawiązana, będzie się coraz bardziej rozwijać. Miasto Wałbrzych jest też miastem, które oprócz węgla, czyli tak zwanego czarnego złota, miało także białe złoto w postaci porcelany.
Wałbrzych także ma swoją długą historię wytwarzania wyrobów ceramiki szlachetnej. Tu także odbywały się ceramiczne plenery, ale historia bolesławieckich plenerów ceramiczno-rzeźbiarskich jest o wiele dłuższa, bo sięga 1968 roku i jest kontynuowana do dzisiaj. Od kilku lat komisarzem plenerów jest bolesławiecki artysta Mateusz Grobelny. Półtora roku temu byłem i sobie tak zamarzyłem, że tutaj zrobię wystawę poplenerową, bo nawet jakbym chciał zrobić indywidualną, no to naprawdę jest tak dużo miejsca, że to trochę trudna sprawa. No ale mamy tak piękne zbiory, że można w końcu je pokazać w całości. Chyba się udało pierwszy raz zrobić tak dużą wystawę po prostu poplenerową w jednym miejscu i w jednej sali, gdzie można zobaczyć cały przekrój. Wystawę rzeźb poplenerowych w Wałbrzyskim Centrum Ceramiki Unikatowej będzie można oglądać do 7 kwietnia. A teraz informacje w skrócie. Proszę zwrócić uwagę na tę pierwszą. Obecnie bowiem dużo mówi się o różnych teoriach pomagania Syryjczykom, czy ich przyjmować, czy nie i ewentualnie ilu. Tutaj będzie mowa o konkretnej pomocy tu i teraz. Możemy z tego skorzystać. We wtorek będzie możliwość wspomożenia mieszkańców Aleppo w ogarniętej wojną Syrii. Kościoły katolickie na Dolnym Śląsku podjęły działania, by zebrać pieniądze na budowę w Aleppo szpitala. Jedną z okazji na złożenie datków na ten cel będzie wtorkowa projekcja filmu Mela Gibsona Pasja. W kinie Orzeł o 16 rozpocznie się bezpłatny seans, a widzowie będą mieli okazję złożyć datek do specjalnej puszki. Poza Bolesławcem w akcji tej uczestniczyć będzie 13 miejscowości w całym regionie. Rozpoczął się cykl konsultacji społecznych uchwały antysmogowej, którą podjęli radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczęło się od Jeleniej Góry, ale dokument dostępny jest również na witrynie internetowej urzędu i uwagi można zgłaszać na specjalnym formularzu. Spotkania z mieszkańcami przewidziane są jeszcze w Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Szczawnie Zdroju. Trzynastoletnia Oliwia Witek z pracowni plastycznej Akademia Sztuki Bolesławieckiego Ośrodka Kultury została nagrodzona w 32. ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod tytułem Warszawa moja stolica. Komisja oceniła prawie 1500 prac. Praca Oliwii znalazła się wśród 30 nagrodzonych. Młoda artystka tworzy pod okiem Stanisławy Wojdy Pytlińskiej. Tradycyjnie przed Wielkanocą spotkali się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury członkowie klubu nauczycielskiego Carpe Diem. Obecnych przywitała prezes stowarzyszenia Eugenia Wolska. W świątecznej, rodzinnej atmosferze złożyła życzenia, podkreślając, jak ważne jest to święto, szczególnie dla ludzi starszych. Każdy otrzymał świątecznego baranka. Nie zabrakło programu artystycznego, który przygotowały panie z klubu, oraz słodkiego poczęstunku. Uczniowie trzecich klas ze wszystkich szkół gminnych wzięli udział w turnieju matematyczno-sprawnościowym w Bożejowicach. Poprawne rozwiązanie zadania matematycznego i jak najlepsze czasy w konkurencjach sprawnościowych to recepta na zwycięstwo w zawodach. Najlepszą w turnieju okazała się reprezentacja z Brzeźnika, która z kilkupunktową przewagą wyprzedziła swoich rówieśników z Trzebienia. Na najniższym stopniu podium rywalizację zakończyli uczniowie z Kruszyna. Reprezentacja chłopców ze szkoły podstawowej w Nowogrodźcu zakwalifikowała się do finału strefy jeleniogórskiej w piłce ręcznej. Drużyna zajęła drugie miejsce w półfinale. Poza nimi w finale, który rozegrany zostanie we wtorek w Nowogrodźcu, udział wezmą też chłopcy ze szkoły w Spolniku, którzy wywalczyli pierwsze miejsce w półfinale. Gabinet weterynaryjny i sklep z odzieżą dla zwierząt to pomysł na biznes Gali Kępki, który zwyciężył w tegorocznej edycji konkursu Młody Przedsiębiorca. Gala rozdania nagród odbyła się w miniony piątek w Teatrze Starym. Autorzy. Do konkursu w tym roku młodzi bolesławianie zgłosili 51 biznesplanów. Kilkuosobowe jury do drugiego etapu zakwalifikowało 9 najlepszych. Ich autorzy wraz z opiekunami i dyrektorami szkół podczas gali w Teatrze Starym odebrali gratulacje od organizatorów konkursu.
Młody przedsiębiorca to inicjatywa Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego, od lat wspierana przez Bolesławiecki Powiat. Te wasze pomysły to rzecz fundamentalna, ale to dopiero początek drogi. Do sukcesu trzeba jeszcze pasji działania, wiary popartej pracą i uporem. Czy posiadacie takie cechy? Myślę, że tak, skoro przekonaliście do tego komisję konkursową. Czy powtórzycie sukces w życiu? To wszystko zależy od was. To wszystko leży w waszych rękach. Dobry pomysł to jeszcze za mało. Musi być dobrze przemyślany finansowo i logistycznie. Dopiero wtedy można uznać, że jest to dobre przedsięwzięcie, mówiła zasiadająca w jury Józefa Witas z Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego. Inwestycja musi się opłacać. Nie może dojść do bankructwa. Chociaż jak statystyki mówią, na 5 otwieranych nowo przedsiębiorstw tylko jedną utrzymuje się na rynku. Dlatego my robimy wszystko, aby właśnie uświadomić, w którym momencie popełnia się te błędy, aby tych błędów było jak najmniej. Weterynaryjny oraz sklep z odzieżą dla zwierząt Animal Beauty. Autorką pomysłu jest Galia Kępka z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych, która za swój biznesplan otrzymała nagrodę w wysokości 1000 zł oraz charakterystyczną statuetkę, która zwycięzcom konkursu towarzyszy już od kilku lat. Drugie miejsce w konkursie za biznesplan Pszczela Dolina wywalczyli Natalia Haniszewska i Szymon Fras, także z Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych. Opiekunem nagrodzonych uczniów jest Agnieszka Koplin. Trzecie miejsce za mobilną restaurację Ventriculus zajęły Julia Suchecka i Aleksandra Chudyma z pierwszego liceum ogólnokształcącego. Praca powstawała pod okiem Anny Tarnachowicz. Na czwartym miejscu jury uplasowało Grob Klin Adriany Górak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych, której opiekunem jest Edyta Gorczyca, a na piątym miejscu uplasował się Zakład Projektowania i Wykonywania Nowatorskich Mebli Edia Marty Nowackiej z Zespołu Szkół Elektronicznych. Opiekun to Beata Solpa-Tertel. Nagrody wręczyli starosta Karol Stasik i wiceprezes Bolesławieckiego Towarzystwa Gospodarczego Piotr Hetel. Za chwilę prognoza pogody dla Bolesławca na wtorek, potem pora na audycję Rozmowa Tygodnia. Ale dzisiaj nie będzie to rozmowa, lecz monolog. Proponuję bowiem Państwu obejrzenie obszernych fragmentów okolicznościowego wykładu profesora Jana Miotka, który wygłosił z okazji jubileuszu Boleseckiego Uniwersytetu III wieku. A wykład dotyczył nazw miejscowości na Dolnym Śląsku. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.